Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o zapamiętywaniu. Mianowicie często jest tak, gdy za dzieciaka uczymy się czegoś i powtarzamy to pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty i enty raz, nie zapamiętujemy tego, to my lub ktoś inny uznaje, że mamy słabą pamięć. No ale nie do końca tak jest. Nasza pamięć działa trochę inaczej, niż niektórzy mogą przypuszczać. Otóż zapamiętujemy dzięki skojarzeniom, między innymi, oraz dzięki emocjom. I teraz pomyślcie sobie o jakiejś sytuacji, która być może była w waszym życiu, która była dla was w jakiś sposób dramatyczna, może baliście się czegoś, może widzieliście jakiś wypadek, nie wiem, ktoś zemdlał przy was, coś nagłego, co się stało. Przybliżcie sobie ją teraz w głowie i skojarzcie, ile rzeczy z tamtego wydarzenia, z tego okresu może pamiętacie. Myślę, że możecie się zdziwić, jak dużo szczegółów będziecie kojarzyć. Otóż jest to dowód na to, że nasza pamięć właśnie wykorzystuje poniekąd emocje, gdy chcemy się czegoś nauczyć. I dzisiaj pokażę wam ciekawą metodę, która bazuje na szczęście na tych pozytywnych emocjach, bo wiadomo, lepiej je wybierać, gdy mamy do wyboru złe i dobre. Mianowicie, najpierw czeka was krótki test, zobaczymy, jak wygląda wasz aktualny stan pamięci i ile będziecie w stanie zapamiętać. Przygotowałem do was ciąg 10 wyrazów. Będziecie mieli mało czasu, żeby je zapamiętać, ale chciałbym, żebyście skupili się na tym, żeby zapamiętać ich jak najwięcej i idealistycznie by było, gdybyście zapamiętali jeszcze je w kolejności ich występowania. Później będziecie mieli około 30 sekund przerwy na utrwalenie sobie tego, powtórzenie, ewentualne jakieś ułożenie tego w kolejności i potem zobaczymy, jak wam to poszło. Chciałbym, żebyście oczywiście nie zapisywali sobie tych wyrazów, bo to zniszczy całe ćwiczenie, a nie o to w tym wszystkim chodzi. To będzie krótki test dla was, po czym wytłumaczę wam, co nastąpi dalej. Powodzenia! Ciekaw jestem, jak wam poszło. Mam nadzieję, że chociaż część z was zapamiętała więcej niż połowę tych wyrazów, ale jak się domyślam, próbowaliście zapamiętać je w ten sposób, że czytaliście sobie je w głowie wielokrotnie i powtarzaliście enty raz. Nawet teraz prawdopodobnie jeszcze to robicie, gdy mówię, żeby sobie je utrwalić, żeby mieć lepszy wynik. Otóż to jest trochę słaby pomysł, ponieważ on jest męczący i w ten sposób nie zapamiętacie tego na długo. Teraz pokażę wam trochę inną metodę, którą, tak jak myślę, spodoba się wam i być może ułatwi niektórym z was życie. Otóż nazywa się ona łańcuchowa metoda skojarzeń. Nazwa wskazuje na skojarzenia, więc już tłumaczę, o co chodzi. Otóż pierwszym wyrazem na liście było krzesło. I teraz waszym zadaniem jest, aby połączyć kolejny wyraz z listy, który następował po krześle, w jak najśmieszniejszy sposób. Następnym razem był znak. I teraz moim takim pomysłem jest na przykład krzesło jeżdżające znak. Czyli no jak na koniu, tak krzesło jedzie na znaku. Kolejnym razem na liście był samolot. No to na przykład ta cała sytuacja dzieje się w samolocie, tak? Czyli krzesło jeżdża znak, który, i to wszystko mamy na planie do samolotu. Kolejnym wyrazem był pilot telewizyjny. No to powiedzmy, że ta cała sytuacja jest oglądana przez kogoś, na przykład przez was, z ekranu telewizora, no i wy macie tego pilota, siedząc na fotelu, tak? Kolejnym wyrazem była perkusja. No to załóżmy, że obok was, obok tego fotela, gdy oglądacie, stoi perkusja. Następny wyraz to była róża, no to tu już jest, myślę, łatwo, róża wyrastająca z perkusji. Potem była świeca, no to na przykład świeca może być kolejnym elementem perkusji, tak? Może nawet w tej świecy jest róża, to wie, zależy od waszych pomysłów. Jeszcze innym wyrazem był kombajn. Tak? Czyli na przykład powiedzmy przy tej całej sytuacji jeszcze gdzieś w pokoju jedzie sobie kombajn, który kosi dywan.
załóżmy. Kolejnym wyrazem była poduszka. No to moja wizja na przykład jest taka, że na drodze tego kombajnu staje taka wielka poducha, która nie pozwala mu przejechać. Ostatnim wyrazem było okno. No to załóżmy, że na przykład cała ta sytuacja jest oświetlana przez światło, które pada z wielkiego okna, które zakrywa całą ścianę. I to były moje pomysły. Nie wiem, czy one były śmieszne, czy nieśmieszne. W każdym bądź razie tak można to robić. I teraz, jeśli chcecie się sprawdzić, to pomyślcie sobie, jak to po kolei występowało. Co było pierwsze? Myślę, że to będzie dużo, dużo łatwiej. Krzesło, znak, samolot, pilot, perkusja, róża, świeca, kombajn, poducha i okno. Ciekaw jestem, czy zapamiętaliście. Jeśli nie, to możecie jeszcze sobie przeskoczyć z tym od tyłu do przodu. Oczywiście no, im śmieszniejsze te założenia wasze były, tym łatwiej to będzie. No i oczywiście będziecie się też cieszyć, robiąc to. I teraz, gdzie można tego użyć? Przygotowo wychodząc na zakupy. Tak? Gdy nie chcecie zapisywać lub nie macie gdzie zapisać swoje listy zakupów, a chcecie o czymś pamiętać, bo zakładam, że niejednokrotnie mieliście tak, ja też tak miałem, że wychodziłem na przykład na zakupy, byłem w domu i tak sobie myślę, no tak, poszedłem po powiedzmy margarynę, nie mam margaryny, nie? No, to jest częsty przypadek. Albo było niejednokrotnie tak, że ktoś wam coś dyktował, czy to na zajęciach, czy w pracy, czy gdziekolwiek indziej, ciąg jakichś tam wyrazów, czy zagadnień, zadań, które należy wykonać. I wy później się pytaliście kogoś, kto siedział na przykład obok. Ej, co było drugie? Co było czwarte? Czasami co było pierwsze? Nie? I jeśli będziecie sobie w ten sposób układać w głowie, stosując tą technikę, to wy będziecie pytali, co było pierwsze, co było drugie, co było trzecie. Was się będą pytać, ponieważ wy będziecie to pamiętać. Tak? Proponuję, abyście poćwiczyli trochę tę metodę, ponieważ ona jest przyjemna i zabawna dość. Dajcie upust wyobraźni. Życzę wam powodzenia i to też nie jest coś odkrywczego. Nie myślcie sobie tak, że to jest jakaś, nie wiem, tajemna wiedza i tak dalej, bo tak nie jest. Ta metoda jest znana już sprzed wielu tysięcy lat, aczkolwiek u nas w naszych szkołach się często tego nie uczy. Są tak zwane szkoły pamięci. W tych szkołach uczy się zarówno tej techniki, jak i wielu innych. Jeszcze będę przybliżał wam inne techniki. Porozmawiamy sobie o tym. Natomiast zacznijmy od czegoś łatwego na początek, później przejdziemy do trochę trudniejsze rzeczy. Życzę powodzenia, mam nadzieję, że się podobało. No i w sumie tyle ode mnie na ten moment, tak? Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.